A więc Marek Kuchciński wrócił. Wiem, że się od więc nie zaczyna zdania, ale emocje, pozytywne oczywiście związane z tym faktem, nie poniosły. Wrócił i będzie zasiadać na funkcji prezesa, szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów. Bardzo się z tego powodu cieszę. Albowiem jest okazja zapytać pana marszałka ministra już jak tam pozew który pan marszałek zapowiadał przeciwko wstrętnym niegodziwym mediom które z pewnością kłamliwie napisały o rzekomych relacjach pana marszałka z nieletnimi ukrainkami Pozew został zapowiedziany w kwietniu 2019 roku. Trzy lata i parę miesięcy minęło. Z pewnością już zapadł wyrok. Jaki był wyrok, panie marszałku? Czy moglibyśmy się dowiedzieć? Mamy prawo oczekiwać, że tego typu informacja będzie publiczna, bo, broń Boże, Powstałaby jakaś skaza, albo niedomówienie, albo jakieś podejrzenia co do możliwości szantażowania. Takie niegodziwe rzeczy wobec prezesa, szefa prezesu, kancelarii prezesa Rady Ministrów byłyby niedopuszczalne. Dlatego oczekujemy na informacje, jak się skończyła ta sprawa. No bo przecież nie mógł pan zapowiadać pozwu w sprawie tych podłych zarzutów pedofilii. I nie wysłać go, prawda? To byłoby z pewnością niedopuszczalne. No, fakt jest faktem. Marszałek Kuchciński wraca na pole bitewne, na pierwszy front, na pierwszą linię. A z funkcji szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odchodzi Michał Dworczyk. Nikt już nie będzie dzwonił. Nikt nie napisze, panie Michale. Wszyscy o panu zapomną. Jest tylko jedna osoba, która o panu będzie pamiętać. Jestem nią ja. Ja o panu pamiętam. Na przykład dzisiaj złożyliśmy zawiadomienie. Ku pamięci w związku z próbą wyrzucenia mnie z adwokatury popełniliście Państwo w grupie przestępczej przestępstwo bazowe z artykułu 235 Kodeksu Karnego Chcieliście na mnie sprowadzić postępowanie dyscyplinarne w ramach oczywiście zorganizowanej grupy przestępczej pod kierownictwem pana premiera Mateusza. Morawieckiego na użytek tego postępowania będę go nazywał Mateuszem M. A więc po raz kolejny emocje i więc. Tak się stało. Dzisiaj zostało złożone zawiadomienie. Mam świadomość, że prokuratura nic w tej sprawie w tej chwili nie zrobi, ale odmówisz wszczęcia. Zażalimy do sądu. Prędzej czy później, Cała ta grupa, czyli pan Morawiecki, pan Dworczyk i wszystkie osoby, które współpracowały w przygotowywaniu zawiadomienia oraz w przygotowywaniu konferencji prasowej, na której zbudowano zarzut złamania tajemnicy adwokackiej, wszystkie te osoby będą odpowiadały. Myślę, że już za rok. Może zaczną się przesłuchania w tej sprawie. Z pewnością ci młodzi ludzie powiedzą wszystko, kto co im kazał w tej sprawie robić. Tymczasem rząd postanowił, że już nie chce węgla sprowadzać do Polski, żeby się tym zajęły samorządy. Rząd ma spółki, ma kopalnie, ma spółki energetyczne, ma spółki. Które zajmują się dystrybucją energii, produkcją. No i nie, wi nie wiadomo dlaczego postanowił spróbować przekonać Polaków, że przerzucenie odpowiedzialności za brak dostarczenia węgla na samorządy jest w ogóle możliwe. No to jest kapitulacja państwa i oczywiście na plucie w twarz ludziom, którym jeszcze dwa miesiące temu mówili: nie kupujcie węgla, bo będzie za chwilę tani. A dzisiaj ani nie ma węgla, ani nie jest tanie. A jak jest, to jest bardzo drogi. W rezultacie ludzie, wielu ludzi będzie tę zimę przeżywało w trudnych warunkach. Może nie będą to warunki zagrażające życiu, ale z pewnością będą to dla wielu ludzi bardzo trudne warunki. A rząd umywa ręce i mówi: niech załatwią to samorządy, niech załatwią energię, niech załatwią węgiel, niech załatwią gaz. A czym się będzie zajmował rząd? No, rząd będzie się zajmował naszymi podatkami. Jak je rozdać swoim kolesiom? Jak przekazać je w lewych przetargach? Jak je rozdać zleceniami? Jak dać na fundacje czy fundusze, żeby poprzelewać sobie na mamusie, tatusia, kuzynkę? Tym będzie się zajmował rząd. Taka, bym powiedział, specjalizacja w złodziejstwie. To jest to, co się marzy polityką prawa i sprawiedliwości. Czyli, że nie mają żadnych obowiązków rządowych, tylko pobierają nasze podatki i je rozdają swoim ludziom, i je rozprowadzają na trudne czasy. Pan prezes Grapiński na konferencji prasowej powiedział wczoraj, nie ma żadnego kryzysu. No, z punktu widzenia jego, jego dwórek, jego 11 lat. Siorga doradców, z pewnością nie ma żadnych symptomów kryzysu. A co myślą inni, jakie to ma znaczenie? Również w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, ilu policjantów pilnowało pana prezesa Kaczyńskiego podczas jego wizyty w Kurniku. Dwustu. Na spotkaniu było. Może 30 osób, z tego, może dwie, trzy skórnika. I o tym spotkaniu, które obserwowałem pilnie w mojej rodzinnej miejscowości, aż 200 policjantów pilnowało nasz najdroższy narodowy skarb. Ciekawe, czy teraz nowy szef kancelarii, prezesa Rady Ministrów będzie. Obwoził pana byłego premiera Kaczyńskiego po wszystkich znanych, ciekawych mu miejscach na Podkarpaciu. Dziękuję państwu uprzejmie. Bardzo państwa proszę serdecznie o subskrypcję kanału.